Witam Państwa serdecznie z drugiego dnia pierwszego ogólnopolskiego turnieju pisy ręcznej w Miściadle, w Centrum Edukacji i Sportu w hali. Teraz właśnie jestem tutaj, obok mnie jest trener KS Wiktorii Miasteczno. Siły drużyny po dzisiejszych rozgrywkach, Dawid Langowski. Witam Cię dzisiaj, Dawidzie. Witam Pana, witam wszystkich. Tak. Słuchaj, Dawid, bo to sobie znamy się. Sprawa jest taka, nie? Jak byś ocenił Wasz dzisiejszy występ? Siódme miejsce. Wydaje mi się, że mieliście większe apetyty, przynajmniej patrząc się na ostatnie Wasze mecze, przynajmniej wczoraj, pomiędzy Wami a właśnie młodzieżą Tarnów, która teraz gra tutaj. Młodzieżą Tarnów i dzisiaj z Agrygolą, jeszcze mogliście pokusić się o zwycięstwo, ale gdybyście wygrali z Tarnowem, byście może nawet walczyli o wyższe miejsce niż teraz walczyliście, czyli o siódme. Tak. Wyniki się poukładały troszkę nie po naszej myśli. Ogólnie jestem zadowolony z zaangażowania chłopców. Widać, że jeszcze gramy bardzo nierówno, falami, tak? Potrafimy bardzo dobre mecze zagrać, tak jak z Agrykolą. Natomiast później przychodzi bardzo słaby mecz, czy o siódme miejsce z Włókniarzem, czy wczoraj tak samo z Tarnowem słaby mecz na zakończenie, tak? Ale ogólnie jestem zadowolony z zaangażowania chłopców. Jest nadzieja na przyszłość i zaangażowanie to jest to słowo, które tutaj ma klucz, tak? Na tym turnieju. Po prostu się orientuje, ten rocznik tak zajmuje na turniejach siódme miejsce, tak? Zazwyczaj plasujemy się w środku stawki. Są turnieje, w których stajemy na podium, no ale są takie, gdzie właśnie koło środka się mieścimy i no, takie mamy na chwilę obecną możliwości. Ale wydaje mi się, że po grze dzisiejszych zawodników, tak jak powiedziałeś, nie mamy czego się wstydzić, bo chłopaki pokazali dobrego szczypiorniaka. Tylko no być może jeszcze nie wasz czas jeszcze nastał i może być może troszkę później. Zawsze brakuje tego minimum, tak? Detale decydują, tak? Bo jeden akcja, jeden spudowany rzut karny i decyduje o tym, że mecz jest zremisowany albo przegrany. Tak, z Agrykolą również mogliśmy wygrać, gdyby jedna sytuacja więcej została wykorzystana, było 500%, więc pozostaje niedosyt, ale jestem zadowolony z zaangażowania chłopców. Ten mecz z Agrykolą to chyba najbardziej Was chyba na paliu, mi się wydaje, nie? Tak, tak, bardzo długo czekaliśmy na taki mecz z Agrykolą, była energetyka, była dużo tego spotkania. Była krew, pot i łzy, można powiedzieć, tak? Wszystko to, co najlepsze w sporcie drużynowym, więc postawiliśmy się mocno. Ale wracając do wczorajszego spotkania z MKS MPEK, Młodzieżą Tarnów, wydaje Ci się, że gdyby nie może sędzia, który tam w stanie chyba źle się czuł wczoraj, to byłoby lepiej, czy nie ma co zwalać na sędziego? Powiem tak, sędzia nie miał najlepszego dnia, czuł się chyba trochę wczorajszo, ale na pewno nie wypaczyło to wyniku tego meczu, gdyż mylił się w obie strony. Więc ja do sędziego nie mam pretensji o to, że nam przegwizdał mecz, tylko o to po prostu, że spowodował, że ten mecz był tak bardzo rwany, chaotyczny i dobrze, że nikomu kontuzja żadna się nie zdała. To nie była tylko Twoja opinia, nawet chyba na górze tak coś się nie podobało, ale tak już nie urwając ten taki ciężki wątek, nie, fatka to wiadomo, to trudno się mówi, ale po 10 meczach to teraz tak, posuwa się turniej. Jak Ci się podoba ogólnie dzisiaj ta organizacja turnieju? Bo to jest pierwszy raz, kiedy organizują ten klub, UKS Szczypiorniak Kosztowala, kiedy organizuje. Jeśli się patrzyłeś na chłopaków, jak grali, jakbyś Ty też ocenił ich grę sportową dzisiaj? Tak, turniej, powiem, jest bardzo fajnie zorganizowany. Jest bardzo dużo rzeczy tutaj do ogarnięcia, było do zaplanowania, tak? Do zrealizowania na tym turnieju, było bardzo dużo rzeczy, między innymi transmisja live na YouTubie. Więc muszę tylko w samych superlatywach się wypowiadać na temat organizatora i całego tu klubu. A przechodząc do samej gry chłopaków, widać było postęp z każdego meczu, z meczu na mecz. Wczoraj mieli bardzo ciężki dzień, widać było, że pierwszy raz na takim turnieju biorą udział. Tak, u siebie tym bardziej. Stres, bo kibice, rodzice, tak, mają pewne oczekiwania według swoich dzieci. Ale już w dzisiejszych meczach było dużo lepiej. Już mecze były zacięte, tak, już mieli szansę, złapali kontakt z przeciwnikiem. To było ważne, to dla nich jest duża na pewno nauka i myślę, że w następnych meczach będzie dużo lepiej. A tak jakby tak ocenił poszczególne Wasze spotkania, w których przegrywałeś i wygrywałeś, tak? Co to zadecydowało Twoim zdaniem? Czy wszystko zapamiętałeś? Nie, każdy mecz bardzo długo rozpamiętuję. Dzisiaj w nocy ciężko było mi zasnąć. Powiem tak, że to jest duże emocje są, duże. Ciężko jest to od razu po samym meczu zrelacjonować, tak, wyciągnąć wnioski. Ale z tego, co zauważyłem i co przemyślałem sobie, więc wygląda na to, że po prostu chłodna głowa. Czasami zawodnicy są za bardzo przemotywowani i przez to za bardzo chcą.
i często w takich łatwych sytuacjach rzutowych, czy rzut karny, czy rzut z czystej pozycji, z kontry, po prostu nie trafiają bramek. I to takie czyste sytuacje decydują o tym, że błędy. No, i za dużo błędów jest robionych i przez to przegrane mecze są. Dwa ostatnie pytania. Czy jak będziecie wy robili na wiosnę, tak? Robicie dwa turnieje jako wy, KS Wiktoria Bezeczno, ale jest taki ostatni okan przed jesienią, około, tak, w okresie jesieni zrobiliście turniej, tak, w Ręcznej, na Gostirze. Ale jeszcze myślę, że jak będą teraz ten turniej na wiosnę, tak mówię, na wiosnę był ten turniej taki bardzo ogólnopolski, mocny, będzie live na żywo, będziecie o tym myśleli? To wszystko jest kwestia, no nie ukrywam, finansów, bo to jednak są koszty, tak. Poza tym są trzy hale. Liczę tu na współpracę Piaseczną Sport News, które może nam pomoże realizować. Może nie wszystkie mecze, ale wybrane, finałowe na przykład, w każdej kategorii, żeby można było obejrzeć tak samo w domu, tak? A odnośnie naszego turnieju, to mamy dwa zorganizowane już turnieje były we wcześniejszych latach. Teraz będzie trzeci taki ogólnopolski. Natomiast na wiosnę co roku również robimy mniejszy turniej. W tym roku był przesunięty z września na koniec października. Grały te najmłodsze nasze roczniki 2005 i 2006. I więc będziemy się tradycji trzymać. Dwa razy w roku, raz ogólnopolski z pompą turniej, a raz mniejszy taki dla młodszych dzieci. Warto wspomnieć, że na tym turnieju ostatnim, co było teraz, przesunięty turniej, to Grygola tam troszkę chyba przeważyła, z tego co pamiętam, w tym turnieju. Dlatego być może takie mieście dzisiaj wyjątkowo mobilizację, czy... Znaczy, my tak mamy tak zwane nasze piłkarskie, z piłki ręcznej derby mamy tutaj, bo to jest jeden z zespołów, który po prostu najbliżej nas jest, razem z Kontrą Warszawa. I my po prostu mamy takie... Lubimy grać ze sobą. Te mecze nigdy nie są takie spokojne do jednej bramki. Zawsze jest tam rywalizacja i nikt nie odstawia ręki. Tak? Gramy do ostatniej sekundy. Czyli co, podsumowując teraz, jakie... A właśnie, miałem jeszcze ostatnie pytanie. Teraz na pewno ostatnie pytanie. Następne teraz turnieje, kiedy macie teraz, jako wyrocznik najbliższy? Ten sam rocznik, który tutaj grał. Jedziemy za dwa tygodnie na turniej do Puław. Tam jest mikołajkowy turniej 15-17 grudnia. I walczymy dalej. Więc... Tak, czyli turniej, a seniorzy, bo jeszcze sprawa seniorów. Kiedy, tak myślicie, wystartują w najbliższy okres? Seniorzy to jest długo, trzeba długofalowo patrzeć na to, tak? Bo to, no myślę, że nie wcześniej niż za dwa lata, tak? Bo to nie, my nie budujemy czegoś od góry. Nie chcemy, żeby ściągać sobie jakichś tutaj zawodników z Warszawy gdzieś, którzy by sobie pograli po prostu, bo im się nudzi. Tylko chcemy swoich wychować dzieci, swoje dzieci, które za 2-3 lata będą chciały reprezentować ten region, tak? Tutaj reprezentować ten klub. I wtedy, bazując na swoich dzieciach, na swoich wychowankach, można pograć w tych seniorach i później budować tak samo rangę seniorską tutaj w Piasecznie, ale to wszystko w swoim czasie. Ciekawy jestem, czy kojarzysz może jaki był wczoraj wynik juniorek młodszych? Juniorki młodsze? Juniorki młodsze niestety wczoraj przegrały z Jutrzenką Płot z 4 bramkami. To też był bardzo emocjonujący mecz, ponieważ dwie czerwone kartki tam były po naszej stronie, to już w pierwszej połowie. To nam troszkę zepsuło plany. Natomiast dzisiaj już się odegrały. Były dzisiaj do Małkini, pojechały na kolejny mecz ligowy i wygrały spokojnie 12 bodajże bramkami. Ponad 10 bramek tam było i potwierdziły to, że piąte miejsce zajmą w tej grupie i będą walczyły o dziewiąte na Mazowszu. Więc to też jest sukces, zważywszy na to, że trzon zespołu stanowią dziewczynki rok młodsze, a nawet 2 lata młodsze od przeciwnicza. Także widzicie wszyscy, przypiorniak Piasecznie dobrze stoi. Mamy nadzieję, że reszta Wola też pójdzie tą drogą już niebawem. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle na razie od nas. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze tylko jedno dodać. Szczypiorniak już jako pierwszy zespół zgłosił się do naszego kwietniowego turnieju. Myślę, że tam na pewno już zwycięstwa przyjdą. Będą derby. Tak jest. Dziękujemy.